Hejka, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będę nagrywać dla was, otwarzam swój pierwszy tutorial na YouTube'a. Ten filmik się pojawił 4 lata temu. 4 lata temu go nagrywałem, więc to będzie test palety z Revolution. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Zapraszam również na swoje media społecznościowe, czyli Instagram, TikTok. Instagram i TikTok. Na Instagramie się działam najczęściej, więc zapraszam i zapraszam do oglądania dalej. Więc włączam swój pierwszy tutorial. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy testować paletę z Revolution, paletę do brwi Kobo i podkład. I luz z Lovely. Podkład już mam nałożony, żeby cię się nie marnować. Jak on wygląda? Zaczynam brwi robić. A więc ja podkład brwi mam zrobiony. Czego nie mam zrobionego, to jest... nie mam tych kosmetyków, ten make-up będzie taki jakby trochę poprawiony, co miałem na myśli w głowie. A więc jak mówiłem, nie mam kosmetyków. Ja na przykład luz akurat mam. Mam. I to jest ten luz, który było mowa z Lovely. On jest bardzo jakby słabo napigmentowany. Ja używam teraz, tego luzu z Makeup Obsession od Versów i on jest mi się bardzo sprawdza. Ja mam brwi, jak widzicie, nie wiem czy widać, chyba widać, że mam delikatnie zrobione. Ja taki efekt lubię. Tutaj akurat w tym filmiku miałem bardzo wyrysowane, a więc zobaczmy, co się dalej dzieje. Czyli filmik, czyli tak jak myślałem, filmik nie został przycięty. Jak nie wiem, czy jeszcze wam tutaj przybliżę, że jeszcze program, który jest logo tego programu, więc hakowany. Dobra, ja to trochę przesunę. Może do tego czasu, jak robię brwi, o. Czyli jak widzę, czyli ani piosenka nie jest podłożona, ja takiego efektu po prostu nie lubię. Nie lubię bardzo tego dodawać. Ja jestem trochę inaczej tworzę, bo ja na przykład przyspieszam wam ten progres, jak robię. I widzę, nie wiem czy widzicie, pewnie widzicie w nagraniu, bo pewnie przy renderowaniu tego filmu trochę się jakoś poprawiła tego materiału. A ten filmik ma 17 PS-ów, a ten, który teraz nagrywam, to będzie nagrany w 4K, więc glow up jest bardzo udany. Więc jeszcze patrzymy, jak brwi są robione. Trochę tu przyspieszam. A, dobra, zaczynam od palety. Od najjaśniejszego cienia z tej palety. To ci ten. Żeby zrobić po prostu bazę. A więc tak, bardzo tego nie robimy, jedynie możemy ulepszyć sobie powiekę. Więc ja zaczynam od bazy, którą bardzo dobrze znacie, czyli to jest baza z Glam Shopu. Baza. Więc ja ją sobie nałożę, ona jest spoko, a nie powiedziałem, podkład mam Everline, to jest mój po prostu favorit Everline. Ten. Odcieniu 3. On jest mega, polecam, więc nakładam sobie bazę, taką niewielką ilość. Sorry za te dźwięki w tle, no niestety muszę jakoś mieć otwarte okno. I no niestety jakoś to musi być. Biorę pędzielek po prostu syntetyczny. To jest... Blended Pro 223 i ja sobie taki buchatym pędzielkiem rozprowadzam, żeby nadać sobie kolor tej powieki. No jak widzicie, glow up mega przeszłem, schudłem. Wtedy ważyłem na ten okres, to było
4 lata temu, albo 3, nie jestem pewny, a tak mi się wydaje, że 3 lata temu, to ważyłem ponad 100, więc to nie są, na ten moment ważę chyba około 75 parę kilo, więc dobra, idziemy dalej. A ja będę trochę robić inaczej make-up ten, w swoim bardziej stylu, może tak. Czyli biorę ten biały cień, okej. Okay. Ja użyję paletki, chwilę, zaraz, żeby sobie po prostu rozjaśnić kąciki oka, bo chyba o to mi chodziło. Więc biorę paletę System Magic od Mio. Nagrywałem też tej palety, więc możecie, tutaj się gdzieś pojawi odnośnik. I ja dawałem to na całą powiekę, tak nie róbcie, bo tak źle po prostu będzie. Ja biorę taki, o, taki pędzelek 10231. Daję sobie ten cień w załamaniu oka. Bardzo mi się podoba ten efekt. Dobra, idziemy dalej. Czyli już prowadziam, widzę, że nie jest piosenka. Ja trochę to przyspieszam. Biorę taśmę i nie wiem, czy wiecie, a ja bardzo uwielbiam taśmę, więc akurat ten krok będę pomijać, bo używam jakoś, biorę po prostu korektor i sobie to odcinam. Odcinam, dobra. A nagrywałem filmik o pędzlach, to musiałem zabrać. I widzicie, że ten make-up jest taki jakby fioletowy? Może w taki... Postaram się też pójść w takie tony. Taki tony jak robiłem, więc biorę paletkę z Lovely i biorę taki jasny taki róż i daję sobie załamanie oka. I akurat pozdrawiam Gabi, jak to ogląda, a wątpię w to, ona mi pożyczała tą paletę, a jak pojechałem do internatu, to nie wiem, co się stało, jakim cudem paleta mi znikła z domu, więc no niestety nie mam tej palety, nie oddałem jej aż do teraz. Dobra, ja przesunę, zobaczę taki finalny efekt. Więc takie jakby podbicie trochę oka robiłem na ten moment, więc tak, że odsuniemy. Takiego robiłem na tamten okres. Trochę to wymieszam z filotorem, żeby to bardziej wyglądało. Biorę paletkę z Glam Shopu. O, i to mi wyszło bardzo jakby mocniej różowe. Ale muszę tym sobie przerzucać to. Przyspieszam to. I jak widzicie, że tutaj bardziej pracuję tutaj w załamaniu. Nie podoba mi się to. A na co? A jaki byłem ulany, Jezu. Znaczy, nie obrażając tutaj nikogo czy w tym stylu. No niestety taka prawda była. Ja chyba to jeszcze wymieszałem z ciemnym cieniem. Tak mi się wydaje na tamte... ten okres, przepraszam za dźwięki. Biorę... tutaj mega mieszam te kolory. Takie niejasne tutaj mi się robią. Użyję jeszcze jakby ciemniejszego odcienia tego, żeby jeszcze to jakby ściemnić? Nie wiem. Okej, chyba coś takiego w tym stylu. Okej, wyszło mi trochę inaczej niż na tym filmiku, a to bardzo dobrze akurat. Biorę sobie jeszcze... biorę to. Jeszcze to postaram się rozblendować bardziej. I ten jasny, taki jasny wyjaśniony cień i to trochę jakby rozjaśni tą granicę.
Bo... I wezmę ten fioletowy i dam go na dół, na dole, na powieki. You know I'm leaving, I'ma take what's... Jezu, ale miałem nasłane w głowie, jak to nagrywałem, widzę. Trochę mi się tu odbiło. Dobra, ja sobie idę wyrównać to korektorem i zaraz do was wracam. Okej, ja trochę podmalowałem rzęsy z Kobo, bo akurat tam nie było. I puścimy dalej, gdzie się tutaj znajduje. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it. I got eyes in the back of my head. Nie używałem bronzera, a akurat to pominę, bo używam bronzeru. Bronzer. Sorry, trochę muszę. A to się przytnie. Użyję tego bronzera, bo tam akurat mówiłem, że różu używam jako bronzer. Nie używam, czasami mokrego, albo czasami w kamieniu. Dzisiaj akurat użyję w kamieniu, a to nie tego. To nie tego, sorry. Używam tego. I tego bronzera znam. I akurat powiem wam, że bez bronzera nie ma się co ruszać. You know I'm leaving, I'ma take what's mine with the... Na tamte czasy akurat nie używałem akurat bronzera, tylko różu jako żeby ten, a tego nie wiem czemu. Trochę to dziwnie, a trudno. Dobra, ja też nigdy nie dawałem jako zbytnio bronzera tak. Od niedawna tak robię. W sumie od roku tak robię. Co? Od 3 lat tak robię, że tak jeszcze robię, bo wtedy automatycznie lepiej ciała wygląda dla mnie. You know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for... Dobra. Później używałem różu, a użyjemy tego mokrego, bo ja go lubię i używam go. Zaczynam od pędzelka. Akurat takie mokre produkty lubię używać na ten. I trochę tak, trochę wyszedł ten make-up jakby w stylu Barbie bym powiedział. You know I'm leaving, I'ma take what's Trochę tak. mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. Taka. Widzicie, taka ciała od razu się robi lepsza, taka promienna. I na tamte czasy nie używałem rozświetlacza, a więc użyję tutaj rozświetlacza, którego będę używać, to jest mój faworytki z Vivo X100, to jest bardzo dobry rozświetlacz. Nie wiem ile już lat go używam, a długo to jest rozświetlacz, no Vivo X100. Akurat tej kolekcji już nie ma dostępnej niestety. I na tamte czasy jeszcze nie używałem pudru żadnego, to co pamiętam. A sobie za chwilę spudrujemy nóg. Tak, i jeszcze pamiętam, czasami też tak używam. Mam akurat 2 z tej serii. I jak było na tym filmiku, to użyję tego różu. Dawno go nie używałem, nie pamiętam kiedy. No nawet ok, pachnie. I dawałem tutaj ten róż. Znaczy ja go traktowałem jak trochę brązer, więc tak samo zrobię jak teraz. Wymieszam go z tym brązerem i dam tutaj trochę na nos. Akurat nie robiłem na tamte czasy, a teraz czasami tak robię. I co dalej? Widzę, że tutaj nie maluję głównie ust. Akurat tutaj na końcu tego filmiku użyję pomad błyszczyku, bo ładnie to będzie wyglądało. A więc tak się prezentował. A więc tak wygląda finalnie mój makijaż 2022. Powiem wam, że akurat na ten czas bardzo się zmieniły. Dajcie mi w
Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podoba moja finalna wersja, lepsza. I widzimy się już niebawem na moim kanale. Dziękuję, zostawiacie suby, buziaki, pa!